No dobra, jesteśmy gdzie? No gdzieś, gdzieś na pewno. Musimy po prostu iść przed siebie. Tym tunelem, którym szła ta dziewczynka. Tylko teraz w którą stronę? Lewo, prawo? Nie ma tutaj żadnej podpowiedzi? Chyba nie, dobra, chodźmy w lewo. A, w lewo jest zawalone, to chodźmy w prawo. Coś jest, okej, okay, można to powyciągać. Ciekawe tylko, czy tamte drzwi, gdzie za tymi drzwiami potworek szedł, czy tam, gdybyśmy użyli właśnie młotka z dłutem, czy tam też byśmy sobie otworzyli. Cholera, nie sprawdziłem tego. Teraz będzie mnie to frustrowało. No dobra, postaram się o tym nie myśleć. Chodź tu, kamulcu. No, to mnie, moja desko. Dobra, może da radę przejść. Dobra, wypchniemy go tutaj. Okej, okay, dobra. Jesteśmy na zewnątrz. Kuchnia. W tą stronę będzie co? Nadal ciemno, w dupie. Magazyn. Dobra, chodźmy najpierw może do magazynu. Nadal ciemno jak w dupie. Okej, okay, wydaje się być bezpiecznie. Ile my mamy? 5 krzesiwa. Coś tu chyba łazi. Takiego dużego, ciężkiego. Rasals 3. Wow, wow, wow. Co to było? Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć, co to było. Cela poziom 3. Dobra, to my pójdziemy jednak do kuchni najpierw. Dobra, cały czas jesteśmy kucnięci. Oh fuck! Oh shit, zapomniałem, żeby się nie patrzeć. On tam nadal jest? Chyba tak, bo nasz bohater zaczyna wariować. O, idzie w tą stronę. Shit. 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 Co teraz? Co teraz? Mam nadzieję, że sobie poszło. Muzyka się uspokoiła. Więc może... Może uda nam się pójść do kuchni. Coś zjeść. Albo napić się wody. Halo? Halo, panie, jesteś pan tam? Dlaczego pan zawsze musisz wtedy, kiedy mnie się chce? Stąd przylazło. Może chodźmy najpierw tutaj, zwiedzimy. Może ona wie, ale co? A, wait, gdzie to poszło? What the f... Może za tymi drzwiami jest. Nawet nie drgną. Dobrze. Jedne drzwi do sprawdzania mniej. A, to jest to miejsce. Okej, my po prostu przeszliśmy sobie dołem. Brama jest zamknięta, jak płytka jest w doskonałym stanie. Dobrze, dobrze. To my idziemy do kuchni teraz. O, to są drzwi. Dobra, tu się przynajmniej światło świeci. Mam tylko nadzieję, że nas nie zjedzą. Co jak co, ale nie chciałbym być zjedzony. 2 August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening, and the outrider, who has been with the coach since Bremen,
advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. No widzisz? Gdyby nie ty, to ludzie by nie zginęli. Teraz my nie bylibyśmy w takiej dupie przez ciebie. Przynajmniej tutaj nic nie trzeba zapalać, jest jasno od tego ogniska. Nie dziwiłbym się, gdyby nagle zawiał wiatr i by się zgasiło. Albo coś takiego. What the fuck, co to za jakaś breja? Ała, to jakiś kwas. No właśnie, ale jaki kwas? Może nam się do czegoś przyda. Wskazówka, spis wyposażenia, nie. Pamiętnik to też, nie? Dziennik Daniel, Brennenburg. I zadania. W kuchni stoi beczka wypełniona kwasem. No właśnie, może ten kwas nam się do czegoś przyda. Można to przesunąć? Nie, fuck. Nieważne, czy złapię tu, czy od góry. I tak nas będzie ten kwas ranił. Zobaczymy, czy coś się stanie, jak rzucimy właśnie tego prosiaka tutaj. O, stało się. Okej. Okej. No. Nie, tak nie wejdzie. Coś czuję, że tego kwasu będziemy musieli później użyć do czegoś. Tylko do czego, to nie mam pojęcia. Nie wiem. I chyba nie chcę wiedzieć. Kuchnia. W kuchni już byliśmy. Nic ciekawego. O. It's for his own good. Właśnie. Znaczy, nie wiem, czy na pewno dla jego dobra. Ale czy jest bezpieczny? Dobra, magazyn jest w tą stronę, więc chodźmy najpierw tutaj sprawdzić. Znajdziemy kolejną notatkę. Zbliżamy się właśnie do tego dźwięku. Okej. Okej, odpalmy sobie tutaj. Się zbliżamy do tego dźwięku cały czas. Tam można przejść. Czy to jest? Dobra, później tutaj podejdziemy. Chodźmy najpierw sprawdzić tu, ile mamy oliwy. Niezbyt dużo. A, tu można zejść na dół. I pójdziemy. To nie ja, ja tam nie wszedłem. Nie wiem, dlaczego to się zaczęło. Fuck, nie chcę tam iść. Za tymi drzwiami. To na pewno jest za tymi drzwiami. Uwaga, przygotowaj się na jumpscare. Drzwi otwarte. Drzwi otwarte. Aha, jest tutaj. Potworek. Nope. Dziękuję, nie idę tam. See ya. Miło było cię poznać. O. Hey, anybody, help! Christ. I don't believe this. Why? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault! Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Okej, nie wiem, co to miało być. Tak, tutaj nie będziemy wchodzić, nie ma takiej opcji. Z drugiej strony... Mam nadzieję, że to tylko trup. Dobra, tutaj niczego chyba nie ma. Okej, trochę krzesiwa jest. Tu nie wchodzimy.
Halo? Dobra, wydaje się być bezpiecznie. Mamy notatkę kolejną. A więc czytamy. 3 August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brandenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Ciekawe właśnie, co ten Aleksander tak naprawdę kombinował, co on chciał zrobić, co on chciał osiągnąć. No na pewno się dowiemy, gdy już go spotkamy. Dobra, tu nic nie ma. Oh fuck. Otworzę jeszcze raz te drzwi i zerknę, czy tam coś się nie chowa, ale wchodzi... O nie. Panie, nope. See ya. Ach, stoję na świetle. Jeżeli on tutaj przyjdzie, to na pewno nas zobaczy. O, nie ma go. Poszedł sobie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Okej. Idź pan w cholerę i nie przychodź. Jest chroniony metalową kłódką. Okej, więc tutaj na pewno nas nie było. W tą stronę jak pójdziemy. It's too dangerous. I'm telling Gabriel. I doubt that very much. Okej, nie wiem co to było i nie wiem czy chcę wiedzieć. Dobra, podejdziemy tu później jednak. Chodźmy najpierw do tego magazynu. To jest taki kurde labirynt. Zaraz, tutaj byliśmy. Oh fuck! What the fuck, co to było? Skąd? Skąd to było? Co za tymi drzwiami? What the fuck? Aha, to za tymi drzwiami coś tam jest. Oj, wylazło, tylko nie wiem czy to tutaj idzie. Holy fuck, dobra, spadam stąd, nara. See ya. Miło było. O shit, tu idzie! Fuck, dlaczego akurat musi iść w moją stronę? O fuck, nadal tu idzie! Musimy się poruszać w ciemnościach. Jeszcze kurde, ta kamera. Okej, chyba nie ma już. Oh, what the fuck? Spokojnie, potworka już nie ma. Już sobie poszedł, dobra, teraz możemy odpocząć. Okej, czyli tam coś musi być. Więc będziemy tam szli. Okej, nadal mu trochę głowa pulsuje. Idziemy, tu jest światło. Okej, czyli jednak nas tutaj nie było.
Wydawało mi się, że byliśmy już tutaj. Więc jednak pominąłem coś. O, mamy olej, znaczy się oliwę. Przyda nam się. I krzesiwo też nam się bardzo przyda. Chociaż bardziej oliwa, bo krzesiwa mamy aż 7. Więc musimy zacząć tego używać częściej. I teraz jeszcze tu obok trzeba wejść, sprawdzić. Mam nadzieję, że on tam się nie skrył. Uch. Halo? Zostałem Jolkę? Na szczęście nie ma Jolki. Ale jest notatka. 4 August 1839. The nightmares woke me in the early morning. And for a moment I forgot where I was. Shortly after there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. Mhm. Czyli lepiej, gdybyśmy tej kuli nie znaleźli. A ten Alexander wydaje się być taki... Na razie wydaje się być gościem, który chce pomóc tak naprawdę naszemu bohaterowi. Znaczy się temu... Nie wiem, czy to akurat naszemu, no ale dobra. Magazyn. W tą stronę. Aha, tutaj na dół. Dobra, częściej będziemy używać krzesiwa, bo mamy go sporo. Tutaj. Dobra, panie. Byleby tam nic nie było. O, już widzę, że coś fajnego stoi na półce. Dobra, nikogo tutaj nie ma na szczęście. Szklany słoik, nice. Będziemy mogli ten kwas wziąć. Dobra, nic więcej. Trzeba by na pewno. Na podłodze nic nie ma. Tego... O, można otworzyć, a myślałem, że nie można, nie, że nie da rady. Okej, oliwa i krzesiwa dwa razy. Nice, nice, nice. Ile mamy? 4. Dobra, użyjmy sobie jedno. Mamy 10 krzesiw, więc będziemy zapalać większość chyba pochodni, które spotkamy. Idziemy teraz, powoli idziemy do kuchni. Oh fuck. O nie. Fuck, chciałem do kuchni sobie iść. A tu niespodzianka. Lepiej to zrobię. Mam nadzieję, że tu nie wejdzie. Okej, tutaj jako tako jesteśmy chyba schowani. Cała muzyka się uspokoi. Chyba tak, chyba się uspokoiła. Dobra, możemy wyjść. Dobra, tutaj nikt się nie kryje. Przynajmniej póki co. Chodźmy po ten kwas w końcu, bo... Oh shit! Oh shit, idzie tu! Oh fuck! Oh fuck! Mogłem tam dalej wejść. Nie ma mnie. Nie ma mnie, idź sobie. Dobra, poszedł sobie. Dobra. Nie znajdziesz mnie. Nie ma takiej opcji. Szybko ten kwas. Dobra. Szklany słoik napełnia się kwasem. Dobra, słoik z kwasem. Teraz idziemy tą kłódkę. On tam nadal grasuje. W tamtą stronę poszedł.
No, jest tam, poszedł w prawo. Cholera, to akurat tam, gdzie musimy iść. Poczekamy chwilę, może muzyka się uspokoi. Wtedy będę miał pewność, że będzie bezpiecznie. Dobra. Przynajmniej zawsze, w momencie jak się ma pojawić potworek, to zaczyna growlować. I wtedy wiemy, że... Wtedy wiemy, że coś tu się zaraz pojawi, tylko nie wiemy skąd. O ile się nie mylę, to było tutaj i w lewo. Jop. Tu zostawię zgaszone. W razie czego, gdyby coś nagle z tamtych drzwi wyszło, chyba tam są te drzwi dziwne. To były te drzwi. Jap, dobra. To i zniszczymy. Oh fuck. Oh fuck. Hej, dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapkę w górę, suba oraz komentarz. A jeśli nie, wciśnij łapkę w dół i napisz w komentarzu, że jestem do dupy we wszystkim, co robię. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.